Dzień dobry, tutaj Grzesiek. Dzisiaj na 2 godzinki przed pracą wpadłem na szybki rekonesans pola, które niedawno zostało zaorane. Rosła tutaj brukselka. Tam stoi czarny, czyli już przeszedłem dobre 100 metrów. Jestem w okolicy takiego zamku 15-wiecznego i takich trzech domków, jak tam widać. W oddali tu są jakieś wille, też pewnie 18-wieczne. Nie wiem, muszę sprawdzić. Wydawało to pole się dobre. Jest. Wyszedł jakiś moniak. Wilhelmina, o, to chyba poniżej 51 cent, 48. Standard na tych polach, ale w ładnym stanie w miarę. Idę dalej. Mam jeszcze godzinkę, 1,5 godziny czasu. Może coś tu wyjdzie. Liczę na to. No i widzę, że to pole ma potencjał. Znów 1 cent, ale chyba starszy. Z 1 cent 1880 któryś. No ładnie, ładnie. Jestem pół godziny i mam drugą monetę. Już myślałem, że to pole nie będzie zbyt dobre, bo jest świeżo, świeżo przekopane i różnie detektory się na takim czymś zachowują. Ale jest całkiem dobrze. Dwie monety, pół godzinki. Zobaczymy co dalej. Wykorzystuję moment, bo z tego co wiem, w Polsce już nie wolno nic robić, wychodzić do lasu, zakaz całkowity. Mam sygnał, kopnąłem trochę, ale się wyłoniło. Nieco stare to jest, ale nie chcę tego tutaj drapać. Ładne. Do daszki. Chciałbym pozdrowić detektorystów z Polski, którzy przez koronawirus i zakazy siedzą w domu. W Holandii jeszcze to nie weszło, aczkolwiek chcieliśmy jechać w tym tygodniu nad morze, żeby tam trochę połazić, pooddychać świeżym powietrzem. Ale podobno gnają z tych plaż, jak za dużo ludzi siedzi. No nie wiem, co to będzie. Mam 4 dni wolnego przed święta. No ale nie wiem, jak to się skończy. Chciałem dodać taki film, ponieważ moje filmy raczej są nagrane do przodu, więc może ktoś pomyśleć, że kopię podczas kwarantanny czy coś. Nie, to tak nie działa. Tu fajny sygnał, 30 i wyszło, jest drut. Miedziany? Chyba. Podsumowanie dzisiejszego 1,5-godzinnego wypadu. Znalazłem dwie monety, zawieszkę i kulkę. I to nie wiem, to chyba nie jest moneta, ale za chwilę jeszcze będę więcej wiedział. To jest 1 cent z 1880. Nie wiem, czwartego. Pospolity. Zawieszka jest chyba aluminiowa. I ten 1 cent z królową Wilhelminą jest z 1948 roku.
Był krótki rekonesans tych pól. Tak jak już wcześniej mówiłem, zostały one świeżo ścięte i świeżo ścięta została brukselka i lekko zaorany, nawet nie zaorany, tylko jakby, jak się to mówi? Przemielona ziemia glebogryzarką. Źle się w tym szukało, są duże, duże bryły i tak jakby jest ta ziemia napowietrzona, ten wykrywacz. Wydaje mi się, że on nie łapie wszystkich sygnałów, ale... albo jak łapie, to tak dziwnie. No ale warto sprawdzić. Pole, no wydaje się obiecujące. Na pewno tu wrócimy, jak się trochę mówię, uspokoi z koroną. Po 1,5 godziny znalezienie 2 monet to i tak jest całkiem nieźle. Z czym, że chodziłem tutaj obok drogi, tu gdzie te drzewa zarosną, jest droga. No i tam może po prostu komuś wypadło. Dziękuję za oglądanie. Zostańcie w domu. Ja nagrywam swoje filmy z dużym wyprzedzeniem, więc ten film będzie tylko taką wstawką, że u nas też jest nieprzyjemnie, ale jeszcze możemy wychodzić z domu, kopać. Pozdrawiam i zbieram się do roboty. Na razie.